Rok 1897. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wszelka broń ukuta na mnie zawiedzie, albowiem chroni mnie Bóg i szatan nigdy mnie nie zwycięży. Niech aniołowie strzegą tego miasta i jego mieszkańców przez Chrystusa, Pana naszego. Cztery miesiące temu. Hello? Hello? That dude at the antique shop. Gość z antykwariatu kazał mi przyjść tu o północy. Yes. Tak. I am here. Jestem. Mam ten ząb. Pokaż. Jak długo jest w twojej rodzinie? Od 1897. Mój dziadek dostał go od swojego ojca. Mogę zobaczyć? Oplatany srebrnym drutem, zawieszony na czarnym rzemieniu. To ten. Zapłacisz mi? To coś znacznie ważniejszego niż pieniądze i rodzina. Twoja sprawa, ja tylko chcę kasę. Jesteśmy kwita? Nie. Nie jesteśmy. Sukin kot mnie ubiegł. Obecnie. Co do licha? Musiałeś zadzwonić po archeologów, bo to prace renowacyjne. Spójrz na ten krzyż. Jest starszy niż kościół. Musieli go skądś przywieźć. A co to ma być? Kijek. Mamy położyć nową kanalizację. Jeśli trzeba będzie kopać dookoła krzyża, ja za to zapłacę. Mam to zignorować? Poczekać, aż sam wypełznie na powierzchnię? Już późno. Jutro powiadomimy kościół. Pewnie kogoś tu przyślą. Dzięki. Dlaczego na mnie się złościsz? Łowcy cieni.
Szlak, co ty tu robisz? Zaczekaj, spokojnie. Zatrzymaj sobie płaszcz. Tobie przyda się bardziej. Nic ci nie zrobię. Tylko oddaj mi portfel. Jest w kieszeni. Ciężko zdobyć karty kredytowe czy prawo jazdy. Chodziłbym po urzędach cały dzień. Ale byłaś głodna. Jak się nazywasz? Nie pamiętasz? Pamiętasz cokolwiek? Ciężko ci mówić. Ktoś zranił cię w szyję. Napiszesz to. Nie lubisz długopisów. A ołówki? Widać, chodziłaś do publicznej szkoły. Główna ulica? A konkretniej, na północy, w centrum? Chodzi o Stare Miasto. Jest nad rzeką. Idź na zachód, czekaj. Najedz się. Potrzebujesz żelaza. Jesteś blada jak mąka. Dokąd idziesz? Późno już. Przekoczuj dziś tutaj. Mam koce, poduszki. Umościmy się jakoś. Ogrzejemy, wyśpimy. Co masz w torbie? Ładnie pachnie. Dzielisz się ze mną? Mam wodę. Smaczne. Bardzo. Co tam jeszcze masz?
Czy to korniszon? Nie pamiętam, kiedy ostatni raz takiego jadłem. Zostań. Chcę tylko z kimś porozmawiać.
Ja ciebie skądś znam. Mogliśmy się już spotkać. Śledzisz mnie? Jakiś czas. Tak mi przykro. Ostrze powinno chyba tkwić we mnie. A nie w tobie. Tak. Nie szkodzi, bo mam pistolet. Śmiało. Zabij mnie. Co zaznacza pan na mapie? Historie. Z całym szacunkiem, od lat słyszę niestworzone historie. Są prawdziwe? Nie zaprzątaj sobie głowy plotkami i legendami. Niepokoi mnie, że kiedy świat dookoła się wali, ludzie myślą, że wiara ich ocali. Plotki i legendy, to rozumiem. Doprawdy? Tego, co ci powiem, nie da się łatwo zapomnieć. Całe życie jestem żołnierzem. Nigdy nie unikałem walki. Skoro słyszysz te historie od dawna, dlaczego pytasz się o nie dopiero teraz? W dzieciństwie miałem wizję. O tym, co ma nastąpić? Tak. Najpewniej znowu je miewasz? Tak. W snach. Opowiedz, co w nich widzisz. Storczyka, kwitnącego od lat. Nocą więdnie i czernieje. Potem widzę wyłaniającą się z ciemności twarz. Żyjemy w świecie, w którym Słowo Boże się odrzuca. W Kościół się wątpi, a kler jest zamieszany w przeróżne skandale. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że Kościół zajmuje się rzeczami, których nikt nie zauważa, które ułatwiają nam życie, a które bierzemy za pewnik. Rzeczami, które są w stanie wywrócić świat do góry nogami. Rzeczami, z którymi nikt nie chce mieć do czynienia. Wolą, żeby ktoś inny się nimi zajął.
To ją widzę w snach. Jej powrót był tylko kwestią czasu. Tacy ludzie jak ty pomagali nam wcześniej. To nie przypadek, że jesteś pod moją opieką. Gdzie? Tak, wiem. Będę za godzinę. Słucham? Odczyt był neutralny. Rozumiem. Podobno wykopano tu wczoraj jakieś artefakty. Kościół pana przysłał? Tak. Mam ocenić wartość znalezisk. To tutaj. Niech pan spojrzy. I jak? Dziura była tu wczoraj? Nie. Niech pan uważa, żeby w nią nie wpaść. Będę ostrożny. Znaleźliście dwa artefakty. Tak. Gdzie jest ten drugi? Już przynoszę. To jest dopiero cacko. Dziękuję. No i co? Artefakt czy nie? Przykro mi. Krzyż jest stary. Mógł być częścią pierwszych zabudowań, ale to nic ważnego. A drewniany słupek... To tylko znacznik. Pozostałość po budowie kościoła. Przyślę ekipę, żeby go stąd zabrała.
Excuse me. Widziałeś w okolicy bezdomną kobietę? Jest cała w błocie. Dlaczego pytasz? Widziałeś ją? Widziałem kobietę w kiepskim stanie, którą ktoś skrzywdził. Wiesz coś o tym? Tak. Mogę jej pomóc. Jesteś gliną? Nie. To wypad z mojego parkingu. Nie podoba ci się muzyka, w porządku, ale nie rozwalaj mi rzeczy. Nie raz byłem na muszce. Tak mi nie zaimponujesz. Zmierzmy się jak mężczyźni. Widziałem ją. Wczoraj koło 10 wieczorem. Już tak nie wygląda. Mówiła, dokąd idzie? Nie mogła mówić. Ale napisała, że szuka dawnej ulicy Głównej. Skierowałem ją na zachód. To wszystko? Dałem jej jedzenie, płaszcz, stare kalosze i poszła. Nic więcej? To tyle? Lepiej, żebyś to nie ty ją skrzywdził. I wisisz mi 5 dych za radio. Mówi Julian, połącz mnie. To Laura. Jestem pewien. Sam burger? Za późno, żeby dodać ser? Nic, tylko się stroisz. Dosyć tego. Chcę pięknie wyglądać. Ma nie odrywać ode mnie wzroku. Wyglądasz pięknie.
To za mało. Ma być wobec mnie bezsilny. Chcę go oczarować. Chyba ci się udało. Naprawdę to zrobisz? Ile za buty? 90. Nie możecie tu być. Jeśli nic nie kupujesz, masz wyjść. Ładne wdzianko, mała. Caritas jest w tamtą stronę. Ktoś tu jest? Zaraz zwariuję.
Halo? Jest tam kto? Wino z pańskiej winnicy? Tak, winorośl kupiłem we Francji. Pastorze, miło nam, że pan przyszedł. Dziękuję za zaproszenie. Proszę się rozgościć. Jesteśmy dziś całą rodziną. Będę miał okazję porozmawiać z państwa córką? Jak najbardziej. Nie podoba mi się typ, z którym ją ostatnio widziano. Mówią, że to wysoki szatyn i że jest nowy w mieście. Pytali państwo o niego? Córka wszystkiego się wypiera. Zaraz wezmę ją w karby. To nie będzie konieczne. Porozmawiam z nią. Wiecie państwo, że darzę Laurę sympatią. Jeśli o nas chodzi, może ją pastor wziąć pod swoje skrzydła. Laura dobrze zrobi, jeśli dopuści do siebie mężczyznę pańskiego pokroju. Napije się pastor wina? Z chęcią. Wezmę ją pod swoją opiekę. Wyruszyłaś na zachód, wczoraj o 10:00. W twoim stanie jakieś 3 km na godzinę. Po jedzeniu poszłaś spać. Znowu się spotykamy. Umyłaś się. Powinniśmy gdzieś pójść. Porozmawiać. Ty i ja. Sami. Dokąd to?
Chcę tylko lepiej cię poznać. Mogę? Jedźmy. Jestem zziębnięty i samotny. Już od tak dawna nic mu nie jest? Pani go pchnęła? Zróbcie coś. Ukradziono mi towar. Nie ma pani inwentarza, nie zna pani wartości ubrań. A buty? Zna pani wartość butów, ale niczego więcej. Poza tym nikogo pani nie widziała. Ma pani kamery? Proszę szczegółowo wypełnić oświadczenie i nam je przekazać. Zgłaszam się. Napaść z pobiciem na przystanku Farmer Avenue w Grand Park. Podejrzana jest blondynką, ubrana na czarno, oddala się w nieznanym kierunku. Bierz tę stronę. Stać. Proszę tu podejść. David 3 do David 2. David 3 for David 2. 2 odbiór. Potencjalna podejrzana na rogu Grant i Hickory. Zatrzymajcie ją. Ręce za głowę. Sprawdzamy, czy nie ma pani broni. Skąd pani idzie? A dokąd? Trafiliśmy na niemowę. Główna ulica? Ma pani tam rodzinę? Proszę napisać, gdzie pani była 20 minut temu. Mocno poobijano jednego bezdomnego. Chyba nie jest pani amatorką sztuk walki. Według świadka podejrzana ma na szyi ranę. Zakrywa ją szalikiem. Przyjąłem.
Proszę zdjąć szalik. Ręce do tyłu. Ucieknie. Nie utrudniaj sprawy. Szybka jest. Nigdy nie pokazuj kajdanek. David 3 do David 2. Podejrzana ucieka na północ przez Grand Park. Patrolujcie okolice. Tak, chcesz się bawić? Mam ją. Uważaj na kable. Ranny funkcjonariusz. Podejrzana ucieka w kierunku Hamilton. Musi tędy biec. Jesteśmy przy zachodniej bramie Grand Park. Cholera. Podejrzana uciekła z Grand Park. Biegnie w kierunku Westwood. Gonimy ją? Załatwiła dwóch policjantów. Jasne, że ją gonimy. Laura, stój! Laura.
Nie chcę słyszeć żadnych wymówek. Masz przeprosić pastora. Nie. Zrobisz to, co ci każę. Za kogo ty się uważasz? Daliśmy temu mężczyźnie zgodę. Zgodę, żeby mnie obmacywał? Milcz. Jak możesz tak o nim mówić? Próbujesz obrócić nas przeciwko niemu. Na nikogo lepszego cię nie stać. Właśnie, że stać. Ten twój przyjaciel? Nigdy więcej się z nim nie zobaczysz. Zobaczę. Nie powstrzymasz mnie. Będę się modlił za ciebie, Julian. I za Laurę. Jeśli jest dla nich jakaś nadzieja, to dla niej też. Dobrze cię widzieć. Jak ramię? Lepiej. Rana szybko się goi. Nawet nie wiesz, jak bardzo jesteś dla nas ważny. Myślę, że wiem. Czyj to ząb? Laury. Jesteś pewien? Wyrwałem go, jak na ironię, niejakiemu Lazarusowi. Miał zaprowadzić go do Laury. Szczęśliwie dopadłem go pierwszy.
Ufam, że go zabezpieczysz. Gdy nadejdzie czas, sam go wykorzystam. Widzę, że dostałeś mój prezent. Tak. Mam zacząć łapać bezpańskie psy? Starajmy się ich ocalić. Z Lazarusem postąpiłeś karygodnie. Litości. To ludzie. Mają duszę. Kościół chce, żebyśmy chociaż spróbowali. Kościół nie wie, jacy oni są. Gdzie się podziała twoja wiara? Nie było tam księdza ze mną. Chciałbym dostrzec w nich człowieczeństwo. Za każdym razem liczę, że ujrzę w nich coś, co zmieni moje zdanie. Coś, co da mi w nich wiarę. A potem muszę ich zabić. Musisz. Myśli ksiądz, że sprawia mi to przyjemność? Skąd ta nagła troska? Czytałem o historii rodziny Wolfów, o udziale Laury w tym wszystkim. Uważam, że jest niewinna. Wszyscy dookoła ją zdradzili. Nie miała innego wyjścia. Co zrobisz, jeśli jej odczyt będzie choćby neutralny? Zrobię swoje, jak zawsze. A przy dobrym odczycie? Nie na długo będzie dobra. Ale przeciętna osoba, w tych okolicznościach pokusa będzie zbyt duża, proszę mi zaufać. Skąd pewność? Wiem, co widziałem. Czy tak należy? Tak trzeba. A jeśli się mylisz, poniosę tego konsekwencje. Będę się modlił za ciebie, Julian. I za Laurę. Jeśli jest dla nich jakaś nadzieja, to dla niej też. Przynajmniej spróbuj.
Nie ruszaj się. Ręce do góry. Widziałeś to? Dokąd pobiegła? Nie wiem. Jest tu w ogóle? Ranny funkcjonariusz. Podejrzana widziana na Main. Wbiegła między puby. Kieruje się na zachód. Wyłaź natychmiast. Oddano strzały, ranny funkcjonariusz. Nie wstawaj. Słuchaj uważnie. Policja zaraz tu będzie. Nie chcesz, żeby cię złapali. Nie rozumieją, kim jesteś ani skąd pochodzisz, ale ja tak. Dam ci jedną szansę. Zrobimy to po mojemu i na spokojnie. Inaczej cię zabiję. Rozumiesz? Ani kroku. Rzuć broń i ręce do góry. Jestem z Departamentu Obrony. Rzuć broń.
Będzie ubaw. W końcu. Co tu się dzieje? Mówi, że jest z Departamentu Obrony. Wariatka schowała się w kościele. Przepraszam za nieporozumienie, panie Hess. Moi ludzie są do pańskiej dyspozycji. Wejdę sam. Otoczyć kościół i zabezpieczyć teren. Jeśli się wymknie, działajcie szybko. I wezwijcie wsparcie. Dlaczego mi to robisz? Odkąd tylko cię zobaczyłem, próbuję cię ocalić. Pamiętasz pastora? On też próbował. Chciał mieć mnie na własność jak trofeum. Nie kochał mnie. To nieprawda. Próbował uratować twoją duszę. Nie wiesz, co ci zrobiono. Nie masz pojęcia, przez co przeszłam. Zostań na miejscu. Inaczej przebije ci serce. Czym się stałam? Gdzie moje życie? Moje wspomnienia? Zakochałaś się w diable.
Pozwól mi wypędzić z ciebie zło. Co mi zrobiliście? Sama to sobie zrobiłaś. Nie rób tego. Dosyć. Kim jesteś? Wydaje wam się, że mnie zwyciężycie? Tu jest, szybko. Ucieka. Przykro mi. Zwiążcie ją. Idź po skrzynię przysłaną z Kościoła Wszystkich Świętych. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, wszelka broń ukuta na mnie zawiedzie, albowiem chroni mnie Bóg i szatan nigdy mnie nie zwycięży. Niech aniołowie strzegą tego miasta i jego mieszkańców. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Wracaj do piekieł, bestio. Śmiało, zabij mnie. Jeśli mam nie zobaczyć Laury, nie chcę żyć. Odebrałem go Lazarusowi. Ufam, że go zabezpieczysz. Pokaż ręce. Na ziemię albo strzelam. Williams, jesteś cały? Clark?
Będę się za ciebie modlił, Julian. I za Laurę. Jeśli jest dla nich jakaś nadzieja, to dla niej też. Scenariusz i reżyseria. Zdjęcia. Muzyka. Łowcy cieni. Tekst polski Szymon Leociak. Czytał Maciej Więckowski.